Siemanko, witam serdecznie, z tej strony mówi Basza i dzisiaj Okiem Baszy będzie poświęcone dosyć śmiesznej sytuacji, a mianowicie DJ Palasite, czy też ZJ Palasite, jak po prostu kto mówi, jak woli, otrzymał drugi raz złoty przycisk. No, bardzo ciekawa sytuacja, ale o tym za chwilę. Na samym początku mam do Ciebie prośbę, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Jeżeli zostawisz łapkę, zostawisz suba, wrzucę kolejne ciekawe filmiki właśnie na temat youtuberów, na temat YouTube'a. No więc ogólnie tak, chodzi o sytuację, która miała miejsce parę dni temu, a mianowicie ZJ Palasite robił streama, podczas którego robił unboxing robił prezentu, który otrzymał od YouTube'a, No i właśnie w tym unboxingu był przycisk, złoty przycisk, tak, na 1 000 000 subskrypcji. No, sytuacja zupełnie absurdalna i tak dalej, ale w ogóle wam powiem całą sytuację, o co chodzi. Więc tak, przede wszystkim Unboxal robił po prostu streama razem tutaj z ZJ-em Palasite'em, czy tam ZJ Palasite robił razem z Unboxalem, podczas którego dobijali praktycznie do 1 000 000 subów. Tam mieli, tam brakowało im niewiele, tam kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy, robili streama, pokazali jakby tutaj swoje kanały, liczniki na swoich kanałach, no i oboje, czy obaj po prostu dobijali, tak, na tym streamie, na live'ie, to było tam, nie wiem, już kilka tygodni temu, czy nawet kilka miesięcy temu, dobijali do tego 1 000 000 subów i praktycznie zarówno ZJ, jak i po prostu tutaj Unboxal mniej więcej w tym samym czasie uzyskali ten 1 000 000 subów, tak? I tam jeden uzyskał 1 000 000 subów, zaraz za kilka sekund czy za kilka tam minut drugi uzyskał ten 1 000 000 subów. Akurat się tak złożyła, taka była sytuacja. No i wiadomo, że każdy o tym wie, że YouTube przyznaje nagrody, tak? Przyznaje na 100 tysięcy subskrypcji oraz na 1 000 000 subskrypcji. Na 100 tysięcy subskrypcji jest to przycisk tak srebrny, natomiast na 1 000 000 subskrypcji jest to przycisk złoty. No i wiadomo, że panowie tutaj wysłali wiadomość, tak, do YouTube'a, formularz zgłoszeniowy, że przekroczyli tą liczbę magiczną 1 000 000 subskrypcji i że oczekują na ten podziękowanie ze strony YouTube'a. No i co się okazało, że tutaj YouTube pomylił przesyłkę po prostu i wysłał złoty przycisk nie do Unboxala, tylko do ZJ'a. Także ZJ jest praktycznie pierwszym YouTuberem w Polsce, który ma dwa przyciski na jednym kanale, mówię na jednym kanale, bo być może ktoś ma po prostu dwa przyciski z dwóch kanałów, tak? Chyba abstrahuję, mają po prostu. Natomiast ZJ jest pierwszym YouTuberem w Polsce, który na jednym kanale, który tam ma 1 000 000 z hakiem subów, ma praktycznie dwa złote przyciski. No i pokazał rzeczywiście na tym streamie ten złoty przycisk, który otrzymał właśnie tutaj od YouTube'a. Nawet zadzwonił praktycznie do Unboxala, po prostu powiedział mu o całej tej sytuacji, że tutaj pomyłkowo YouTube wysłał złoty przycisk do po prostu do ZJ'a, nie? Co ciekawe, na całym po prostu tym złotym przycisku wszystko było napisane, wiecie, wygrawerowane dla po prostu Unboxala, natomiast trafił on pod adres ZJ'a, nie? No, ale teraz nie muszę chyba wam mówić po prostu, jaki poziom wyku dostał po prostu Unboxal, gdy się dowiedział o tym, że przycisk nie trafił do niego, tylko do ZJ'a. Początkowo nie chciał po prostu w to uwierzyć, tak, gdy rozmawiał przez telefon z ZJ'em, natomiast ten naprawdę potem powiedział, tak, mógł sobie nawet zobaczyć to, także mógł zobaczyć sobie na live, że rzeczywiście ten złoty przycisk trafił do innych, do innego adresata. No i teraz śmieszna sytuacja, youtuberzy oraz jak tutaj komentują to widzowie YouTube'a, no to mówią, że nie trafił, że tak naprawdę YouTube zrobił psikusa Unboxalowi, no bo przecież Unboxal zajmuje się czym? Unboxalem, nie? Czy unboxingiem, tak? Odpakowuje paczki, więc zrobili mu po prostu przycisk, znaczy zrobili mu po prostu psikusa, że odpakowany przycisk nie trafi w ręce, wiecie, do Unboxala, który na pewno od razu by po prostu ten przycisk odpakował, tylko trafił w ręce ZJ'a, nie? Ale to, wyobrażacie sobie taką sytuację?
No bo przecież wypełnił formularz, tak? Teoretycznie po prostu podał wszystkie swoje dane, no i trafił, i tak trafił po prostu do kogoś innego ten przycisk, nie? Muszę powiedzieć, że to jest dosyć ciekawa sytuacja, ale na pewno po prostu tam Zizej mu odesłał ten przycisk. Natomiast tak naprawdę nie jest to pierwsza sytuacja, która miała miejsce już na YouTubie, ponieważ wcześniej też taka miała miejsce sytuacja. Z Mandziem trochę była dziwna sytuacja, a mianowicie wiadomo, że na tym przycisku zawsze jest sorki, zawsze na tym przycisku jest napisany, zawsze jest napisane po prostu tutaj nazwa kanału, nie? Że tam na przykład złoty przycisk trafia do takiego kanału czy tak innego. Natomiast Mandzio otrzymał na tym złotym przycisku adres swojego kanału, nie? Wiecie, te takie literki tam XYZWV, nie, youtube.com i tam ten łamany i te znaczki tam XZW i tak dalej. To ja już bym wolał, szczerze mówiąc, jakbym miał dostać na przykład złoty przycisk, to już bym wolał na przykład, żeby ktoś pomylił i żebym dostał jakiegoś innego youtubera, nawet z Chin bym mógł dostać jakiś, wiecie, złoty przycisk, ale dostać tutaj złoty przycisk z jakimiś literkami X, Y, X, Z, V, W, 1 i tak dalej. No to naprawdę po prostu masakra. No ale to są oczywiście takie błędy, zdarzają się i tak dalej. Ja nie krytykuję tego, tylko to jest po prostu śmieszne, tak jak fajnie to wygląda na YouTubie. Na YouTubie po prostu i tak dalej. No wyobrażacie sobie unboxa przecież. Ale nie, to chyba nie było po prostu, nie był fake po prostu, to było celowe, bo gdyby nie miał, nie był unboxal, nie robiłby unboxingu, to pewnie by tak nie było. No bo zobaczcie, unboxal, pamiętam jeszcze jak zdobył po prostu ten milion, znaczy pamiętam, nie było tak dawno, ale jak zdobył ten milion praktycznie subskrypcji, to zrobił taki filmik, nie, że dziękuję tam i tak dalej Boxdelowi, Gimperowi, wiecie, taki emocjonalny i tak dalej, że po co żyjemy, po co to robimy i tak dalej, że to wszystko jakiś ma sens, że się starał, po prostu robił, żeby było z jednej subskrypcji było 10, z 10 subskrypcji było 100, potem 1000, żeby z wyświetleń było tam, wiecie, ileś tysięcy, nie? I mówi, że dziękuję wszystkim i tak dalej, że może dziś z tego, co robi, żyć, nie? Że się bał trochę tam ośmieszenia, że unboxing robił papieru toaletowego. Spoko, nie? Wiadomo, że tutaj podziękowania i tak dalej, no jeżeli ktoś po prostu, no u nas oczywiście w Polsce jest to rzadko spotykane, tak, bo byśmy hejtowali, krytykowali, ale jeżeli naprawdę po prostu komuś zależy na rozwijaniu kanału, to na pewno po prostu spoko to jest taki filmik, podziękowanie. Natomiast o to chodzi, że wiecie, po takim filmiku to wysyłasz ten formularz i mówisz, dobra, już, kurczę, ta moja ciężka praca, tak, a tu ci jeszcze dzwoni Zizej, że on ma ten przycisk, nie? Czyli nawet wiecie, jakby taka była sytuacja, że na przykład YouTube by poinformował tutaj Unboxala, żeby go poinformował, że słuchaj, po prostu przepraszamy cię, pomyliliśmy tam adresy, wysłaliśmy do kogoś innego tam w Europie albo w Azji, nie? Okej, coś tam się po prostu pomylili i tak dalej, nie? Ale gdzie wysłali? Ten, nie wiem, gdzie tam, oni bodajże tutaj, oni są, w pobliżu mieszkają siebie, tak? Chyba po prostu niedaleko po prostu siebie. Unboxer chyba z Wielkopolski, tak? Natomiast Zizej jest z Poznania czy spod Poznania, no to tym bardziej, nie, że wiesz, że fizycznie ten przycisk istnieje, bo przecież on idzie kilka tygodni, bodajże tam 3 tygodnie czy 4 tygodnie po złożeniu tego zamówienia formularza idzie do youtubera i wiesz, że ty masz ten przycisk, nie, a on ci idzie po prostu kilka tygodni, a potem się okazuje, że jest kilkaset kilometrów od ciebie, czy tam kilkadziesiąt kilometrów, nie? Ja pierdzielę. No ale dobra akcja po prostu. No dostanie, na pewno już pewnie dostał, także zrobi unboxing po prostu przycisku. Także dobra akcja. Nie trzeba przyznać, że to jest dobra akcja. No na pewno po prostu taki przycisk to jest fajna sprawa, tak? Jest to podziękowanie, tak? Za tyle po prostu subów, tyle pracy włożonej w kanał. No niewątpliwie, tak, dużo twórców wkłada po prostu pracę w swój kanał, tak, nie przychodzą te suby tak łatwo, sam coś o tym mogę powiedzieć. Powiem tylko tak, że Yellowbox mi powiedział, że pierwsze 1000 subów zdobył w przeciągu roku, tak, przez pierwsze 1000 subów.
A ja mogę powiedzieć tak, że ja praktycznie chyba przez pół roku miałem z 27 czy 28 subskrypcji, tak, chociaż filmy po prostu praktycznie codziennie wysyłałem, rzucałem, to kompletnie te suby nie szły, także naprawdę po prostu taki guzik to przynajmniej przycisk, to jest przynajmniej, wiecie, jakaś forma uhonorowania twojej ciężkiej pracy, nie? No ale w ogóle sama sytuacja była dosyć ciekawa, śmieszna. Napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat, co o tym sądzicie, czy ta pomyłka ze strony YouTube'a to była przypadkowa, czy to też była celowa, bo to tak pewnie Unboxal zrobił pewnie taką sytuację, że wiedział, że dostanie ten przycisk i mówi tak, nagram filmik, już mam pomysł, jakiś scenariusz sobie układam w głowie, jak dostanę ten przycisk, zrobię to i to, to. Co się to okazuje, że figa z makiem, ten przycisk nie trafia do niego, tylko do ZJ'a. Dobra, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Trzymaj się, na razie, pozdrawiam, cześć.